Coraz głębszy trans, coraz głębszy. Coraz głębszy. Agda, też jesteś transem? No, takim płatkim. Teraz ci policzysz. Dobrze, wystarczy. Opuścimy tą rękę. Opuścimy tę rękę. Przywracam tu pełne krążenie w tej ręce. Ręka z powrotem ciepła. Teraz wprowadzę Magdę w trans. Policzę ci od 10 do 1. 10. 9. 8. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Jesteś w transie. Teraz się zwracam do Krzysztofa. Krzysztofie drogi. Znajdź w swoim umyśle, w swojej wyobraźni, miejsce, w którym się czujesz bardzo, bardzo swobodnie i bardzo przyjemnie. Może to być jakieś miejsce na łonie przyrody, czy może w jakimś lokalu bardzo przyjemnym, cichym i spokojnym. Policz oczy do jednego i się tam znajdziesz. Wszystko jedno, czy to jest łąka, czy to jest las, czy to jest jezioro, czy nad morze. To, co czujesz, że ci sprawia bardzo fajny nastrój tego. Od 3 do 1. 3, 2 i 1. Już. I teraz głośno i wyraźnie powiedz nam, gdzie się znajdujesz. W tym momencie widzę tylko jasne światło na końcu. Na końcu czego? Nicości. Na razie naokoło wszędzie jest jakby tunel, a daleko do przodu przebłyskuje światło. Okej. Okay. W porządku. Chciałbyś zobaczyć, co jest po drugiej stronie tunelu? Tak. Okej. Okay. Magda, będziesz towarzyszyć Krzysztofowi w tej podróży. Najprawdopodobniej znajdziemy się na dość wysokich wibracjach, gdzie chyba mam nadzieję, że spotkamy Twojego umiłowanego Mistrza, czyli Jezusa Chrystusa. I wejdź w ten tunel i powiedz nam, jak przebiega ta podróż w kierunku tego światła na końcu tunelu. Tak jakby niespokojnie, powieki mi cały czas drżą bardzo. Nie szkodzi. Uspokajamy te powieki. Nie bój się. Ale ty co widzisz? Przesuwamy się bardzo powoli. Okej. Przesuwacie się. Ja jak przebywałem w tym tunelu, to się podnosiłem tak wolno do góry, ale nie bezpośrednio w górę, tylko tak po pochylni. A wy jak się przesuwacie? Prosto w górę, czy też po pochylni? Ja mam wrażenie, jakbym się spindlał delikatnie do góry. Mm-hmm. A w cieniu tego tunelu przez chwilę mi się pokazała ta jakby złota korona. Zakończona takimi... To nie były szpikulce, jednakże zakończenia były wyjątkowo ostre. Co? Dobrze. Okej. Okay. W dalszym ciągu się przesuwacie. Tak jakby... Tak. Cierń na głowie. Takie przebłyski. Mów odważnie. I nie bój się tego, przejdziemy przez to. Miałem wrażenie, jakbym ujrzał twarz Jezusa.
Bardzo dobrze, on już jest. Witamy Cię, Jezu. Bardzo słabo, ale zarysy właśnie cierni na głowie, twarzy. Jezu drogi, widzisz, że Krzysztof bardzo się tak jakby utożsamia z Twoją śmiercią na krzyżu i z tym cierpieniem, ale przesuń Waszą sytuację w miejsce bardziej przyjemne, ponieważ no, jeśli to jest korzystne dla Krzysztofa, no to sam zadecydujesz, ale dobrze by było, żebyśmy się wszyscy znaleźli w jakimś bardzo, bardzo przyjemnym otoczeniu. Poczekamy, co ten Jezus wymyśli. Mam straszne drgawki w całym ciele, tak by mnie coś chciało wyrwać z ciała. Szkodź, to są dość takie częste tego. Tu na razie nic nie widzę, jeśli chodzi o ciało fizyczne. Ale tego. Magda, a ty gdzie jesteś? No, zabezpieczam, jestem tak jakby za Krzysztofem. Okej. No to zwracam się do Jezusa Chrystusa. Jezu, czy jest możliwe, że w tej chwili wyjaśnisz Krzysztofowi parę spraw, z którymi on tutaj przyjechał na tą sesję i porozmawiasz z Krzysztofem, z nami, z wszystkimi. Krzysztof, czy pozwalasz na to, żeby Jezus mówił przez Twoje gardło? Tak. No to proszę Cię, Jezu, jeśli jesteś, no to żebyśmy potwierdzić, że jesteś, powiedz parę słów do Krzysztofa, czy do nas wszystkich. Krzysztof, cokolwiek Ci przychodzi do głowy lub słyszysz, to powtarzaj. Przychodzi mi do głowy, witajcie moi drodzy. To mówi Jezus. I możecie się również przywitać wszyscy z Jezusem, jeśli macie taką intencję i takie odczucie wewnętrzne na sercu. Ja też Cię witam, Jezu. Ja zacznę czytać tutaj te zagadnienia, z którymi Krzysztof tutaj przyszedł. Oczywiście wszystko wiesz, ale żeby, bo tu się nagrywa, dla jasności tego nagrania przeczytam. Od około 3 lat przeżywam przebudzenie w duchu, jedność z Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem jest coraz silniejsza. Przeżywam bardzo emocjonalnie każdą rozmowę z Bogiem, przy tym intensywnie płacząc i żałując za swoje grzechy. Odnośnie tego akapitu, Jezu, wytłumacz Krzysztofowi, skomentuj to, co on tutaj pisze. Proszę. Tak jakby przychodzi mi do myśli, że przyjdzie pora w jego życiu, że się wiele odmieni. W życiu Krzysztofa, tak? Tak. Okej. Ale odmieni się dobrze dla ludzkości. Że będę miał głosić prawdę. To przyjdzie tak nagle. Że wyjdę wśród tłumu jakby i zaprotestuję przeciwko temu, w jakim kierunku świat idzie, że jest zagubiony. Tak. A ja będę starał się przypomnieć ludziom, skąd jest ich początek, gdzie się wszystko zaczęło i dokąd po co żyjemy i dla kogo żyjemy. Dobrze, dzięki Ci, Jezu. Przeczytam dalej. Ufam, że wszystko, co osiągnąłem do tej pory, praca, dom, rodzina, marzenia, to dzięki miłosierdziu naszego Pana. Jezu, nie musisz tego komentować, to jest sprawa
oczywista, będę czytał dalej. Podczas sesji bardzo pragnę chociaż na chwilę spotkać się z Panem Jezusem, by podziękować Mu, co zrobił dla mnie do tej pory i zadać parę pytań. Pragnę również usłyszeć Ojca Pio i papieża. Odnośnie Pio i papieża to później, ale do tej pierwszej części tego zdania ustosunkuj się, proszę Jezu. Tak jakby do pierwszego zdania ujrzałem uśmiech na twarzy. Tak jakby delikatnie Pan Jezus uśmiechnął się, w pozytywnym znaczeniu oczywiście. Tak. Natomiast co do reszty, to tak jakby coś mi podpowiada, że jest to w pewnym sensie wynagrodzenie za to, jaki jestem i jak żyję. Mówisz odnośnie spotkania z Ojcem Pio i... Chodzi o, o dom, pracę, aha, rodzinę, marzenia. Mhm. Że to jaki jestem do innych, to takie mam życie. I że wszystko mi przychodzi z łatwością. Jasne. I od razu możesz jeszcze raz podziękować Jezusowi za to wyjaśnienie i za to, że co się dzieje w Twoim życiu. A teraz, ponieważ czytam po kolei, co jest napisane, Jezu, jeśli pozwolisz, to spróbuję poprosić Ojca Pio. Jeśli ma ochotę, jeśli chce coś przekazać, to go tutaj zapraszam, bo Krzysztof ma też nabożeństwo do tej istoty. Jakieś tego i policzę do trzech. Jeśli Pio zechce, to się zjawi. Jeden, dwa, trzy. Już. Poczekamy, bo to może potrwać chwilę. Delikatnie jakby przeleciała mi twarz przed oczami Ojca Pio. Natomiast kiedy tak jakby zamknęliśmy jeden temat z Panem Jezusem i chcieliśmy podjąć temat Ojca Pio, jak wspominałem wcześniej, miałem wielkie wibracje w ciele, tak, w trakcie rozmowy z Panem Jezusem. I w momencie, kiedy wzywaliśmy Ojca Pio, wibracje tak nagle ustały. Jak ręką odjął. Bo on się zajmował również uzdrawianiem ciał fizycznych. W tym momencie od nowa wibracje się pojawiają. Ojcze Pio, co z tymi wibracjami? Skomentuj to. Jego tu nie ma. Też nie widzę. No widocznie nie chcę. Bo to nie ten moment. No to może spróbujemy z Karolem Wojtyłą, papieżem Janem Pawłem II. Karol, przyjdziesz? Masz przepustkę? Cisza, nic nie widzę, uspokoiło się wszystko. Lolek, przyjdziesz czy nie? Nikogo nie mam, tak samo drżenia ustały. Dobra, dzięki. Widocznie to nie ten moment. Wobec powyższego lecimy dalej. W każdym razie tutaj w dalszych słowach Krzysztof wyraża swój tak jakby wdzięczność za w stosunku do tych dwóch istot, Pio i Karola. Lecimy dalej. I teraz Jezu może
Teraz ty będziesz komentował to dalej, bo to wszystko jest jednotematyczne, ale dla Krzysztofa to jest ważne, żeby to usłyszeć tak jakby bezpośrednio od ciebie. I tutaj Krzysztof pisze tak. W codziennym życiu często spotykam biednych i bezdomnych ludzi. Czuję, że intensywność takich sytuacji nie jest przypadkowa. Zawsze chcę pomóc i pomagam. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ciągnie, a to już następne pytanie. Skomentujesz tam potrzebę pomocy ludziom, Jezu? Przyszło mi do głowy takie zdanie. W każdym biednym człowieku jestem ja. No to jest oczywiste. A ty chcesz mieć mnie jak najbliżej siebie. Więc masz mnie jak najczęściej. Jasne. Chwilę na wzruszenie i uspokojenie się. I przejdziemy dalej. I teraz wejdziemy w moment, oczywiście wszyscy nasi opiekunowie są cały czas z nami i pilnują tej sesji, bo teraz przechodzimy na bardziej przyjemne rzeczy. Krzysztof pyta, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ciągnie mnie do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na wschodnie wybrzeże w okolicy Nowego Jorku. I dalej jest pytanie, czy kiedyś w poprzednim któryś wcieleniu Krzysztof był, żył w tamtych okolicach. Policzę od czego jednego. I wszyscy, Krzysztof, Magda, ja, przenosimy się w tamte rejony. 3, 2, 1 i już. Krzysztof, gdzie się znalazłeś? Kilkanaście sekund temu pokazało mi się śmigło samolotu. Takiego niewielkiego, takiej awionetki. Takiej czteroosobowej. I co się i zobaczyłem ląd. Co wy zobaczyłeś? Zobaczyłem ląd. Ląd. Tak jakby lecieliśmy nad oceanem. Zobaczyłem takie małe prześwity chmurek. I ląd. Prawdopodobnie, no, nie jestem w stanie określić, czy to akurat był to ląd Ameryki, ale tak jakby od wschodniej granicy tego lądu nadlatywaliśmy. Łatwo sprawdzić. Teraz przenosisz się dużo, dużo wyżej, żeby popatrzeć z wysokości. Zobaczysz zarysy lądu, kontynentu i możesz dokładnie umiejscowić, gdzie to jest. Przez chwilę mi się pokazał jakby kontynent Ameryki Północnej. Tak. Bardziej tak właśnie jego centralna część. Mniej więcej tak jakby właśnie Stany Zjednoczone są umiejscowione. Okay. Dobrze, to może być bardzo ważne. I pociągniemy ten wątek. Z tym, że przyspieszę troszeczkę czas. Aż do momentu, kiedy się wydarzyło coś bardzo, bardzo znaczącego w życiu tamtego obecnego Piotra, obecnego Krzysztofa. I wchodzisz w jakieś takie zdarzenie, które jest ważne. I opisuj, co się dzieje. Dosłownie przez sekundę taki obraz, który mi przemknął przed oczami. Tak jakby w trakcie lotu jedno skrzydło się urwało. I tak. Zaczęliśmy pikować w dół. Powiedzmy, w jakim towarzystwie leciałeś tam tym helikopterem? Kto był z tobą? Co mi przychodzi do głowy? Taki wypad z przyjaciółmi? Mhm. Takie... Jakby to nazwać? Tak by właśnie ja siedziałem na tylnej kanapie z kimś. Z kim? Możesz zobaczyć. Prześwituje mnie właśnie młoda kobieta. W kręconych włosach blond.
strasznie długich włosach. I ta właśnie miała czerwoną suknię i mniej więcej pasuje opis do snu. Tak. A na przodzie tamy nasi bliscy przyjaciele. Mężczyzna pilotuje ten samolot, ale tak byśmy się śmiali, żartowali, byli w bardzo dobrej atmosferze. Tak byśmy, przesadzę mówiąc, tej obchodzi liczyć wieczór kawalerski, ale tak to była jakaś uczta albo cieszenie się z czegoś po prostu i, okay, i taki wypad właśnie wybraliśmy się samolotem. Który to jest rok? Nie mam pojęcia. Kiedy pan zapytał o rok, pojawiły mi się chińskie znaki. I tak jakby nie mogę odczytać cyfer, bo to jest jakby w ogóle w innym alfabecie napisane, innymi znakami graficznymi. Rozumiem. Magda, ty widzisz coś? 64 albo 5. Może to jest Sylwester. Kiedy się Krzysztof urodził? 89. 89. No to wszystko pasuje, z powyższego wszystko gra. Na chwilę tak jakby ujrzałem siebie w takim czarnym fraku, to dobrze mówię, z czarną muszką, białą koszulą. Tak jakby to pasowało właśnie do takiego balu. Okej. Okay. No i dobrze. Jedno ramię tego śmigła się urywa. I teraz bez paniki, jako obserwator, tak jakby z zewnątrz, patrzysz na to, co się robi dalej z tym helikopterem, ale nie masz żadnych emocji, jesteś tylko obserwatorem i opowiadaj, co się stało. Znaczy to był samolot. Samolot i tak jakby właśnie jedno skrzydło, a konkretnie nawet mi się tak jakby pokazuje prawe skrzydło, tak, się zerwało. Tak. Jakoś niefortunnie uderzyło w kabinę. Tak. Gdzie doszło do rozszczelnienia kabiny. Tak. Wszyscy tak jakby odruchowo złapaliśmy się w ramiona, tak jak siedzieliśmy w parach. Tak. Krzyczeliśmy bardzo i samolot po prostu zaczął spadać. Tak. Dalej opisuj. Jako widz, jako obserwator. Spadaliśmy korkociągiem w dół. No tak. Bez jednego skrzydła nie ma innej możliwości. Tak jakby pokazał mi się taki grzyb dymu, jak po wybuchu jakiejś bomby, prawda, jak samolot spada, ale tak mi coś podpowiada, że to było w miejscu tak jakby gruntu, ale nie jestem tego pewny, czy to było na gruncie, czy gdzieś jakaś mała wysepka na oceanie. Nie widzę takiego szczegółowego miejsca. Dobrze, spadliście o ziemię. I co dalej? Prawdopodobnie śmierć wszystkich, tak? Tak jakby pokazał mi się obraz samolotu, że spadł na brzuch. Nie spadł, no, znaczy efekt końcowy całego spadania nie skończył się na nosie samolotu. Tak. Tylko tak jakby spadł na brzuch. No i po prostu siła uderzenia, tak, zniszczyła nas wszystkich. Pytanie do Krzysztofa. Czy chcesz prześledzić losy twojej duszy po tej śmierci, w tej katastrofie lotniczej? Chcę. Chcesz. Dobrze. Opuszczasz ciało i teraz już jesteś jako dusza nad ciałem. Powiedz nam, jakie masz odczucia, co widzisz, kogo spotykasz, co się dzieje. Jedynie, co mi się pokazało, to jakbym się przyglądał
tej sytuacji. Normalne. I tak mi się bardziej pokazało otoczenie, jakby w polu kukurydzy, gdzie jest też dużo piasku, taka bardziej suchsza, no nie jest tak bardzo żyzna gleba, czy miejsce, w którym spaliśmy, bo jest wielka susza. Niby kukurydza rośnie, jest bardzo sucho. Dobrze, to też normalne. Ale czas biegnie do przodu. I co się z tobą dzieje dalej? Opuszczasz to miejsce, czy jeszcze jakiś czas gdzieś tam w pobliżu tej katastrofy przebywasz? Przez chwileczkę tak dosłownie mi się pojawił zarys jakby tłumu ludzi, służb ratunkowych. No to jest normalne, czyli jeszcze przebywasz w tamtej okolicy, ale nadchodzi moment, kiedy się oddalasz. I pytanie moje takie, czy ktoś ci w tym pomaga? W tym oddalaniu się od tego miejsca, czy po prostu sam jakoś tak zmieniasz miejsce pobytu, położenia? Jak to się odbywa? Ważne pytanie, czy ktoś ci pomaga? Nie czuję niczej pomocy. Nie czuję obecności nikogo w tym wszystkim. Tak. Ale prześwituje mi taki obraz, jakbym tak nagle teleportował się z tamtego miejsca do miejsca, w którym jest kompletnie czarno. I jestem sam. Dobrze, to opowiedz mi trochę o tym swoim życiu, zanim jeszcze doszło do tej katastrofy. Czym się zajmowałeś? Jaki miałeś światopogląd? Tak ogólnie. Nie wiem, czy miałem coś wspólnego z koleją, bo mi się pokazała jakby szyna w przekroju kolejowa. A jeśli chodzi o warstwę społeczną, to z jakiej warstwy pochodzisz? Czy robotnika, czy jakiegoś urzędnika, czy może właściciela jakiegoś biznesmena, jak to tam było? We frakach tam chodziłeś i tak dalej, to... Bardziej mi przychodzi do głowy, jakby w hucie stali, nie byłem pracownikiem fizycznym. Tak. Tylko takim kimś bardziej niewysokiego szczebla, nie dyrektorem, ale średniego szczebla. Także dozór, tak? Nie musiałem rąk babrać przy pracy, natomiast miałem dozór właśnie tak nad pracownikami. A powiedz nam, jaki był twój stosunek do religii, do Boga, jaki był twój światopogląd w tej dziedzinie? Tak przychodzi mi na myśl, że nie przeżywałem tego tak bardzo emocjonalnie jak teraz. Tak jakby, że może przesadzę, jak powiem, że wierzyłem tak, jak mówią, że wszyscy wierzą. Mhm. Bardzo ogólnie rzecz biorąc. Bardziej natomiast zwyczajowo i kulturowo niż duchowo. W serce. Tak. Dobrze, ale jesteś w tej ciemności. I był jakiś proces, który doprowadził cię do następnego wcielenia. I teraz opowiedz w skrócie, kto cię z tej ciemności wyciągnął i dlaczego, jak to odebrałeś. Ktoś to musiał zrobić. Kiedy pan zapytał, że mnie ktoś wyciągnął, to mi się pokazał obrazek noworodka w czarnym wózku. Ale kto mnie z tego wyciągnął, to nie mam pojęcia i co było dalej. Nic jest to możliwe. Jest to możliwe. Ja zapytam za chwilę przy okazji. Jest to możliwe, że po prostu bezpośrednio z tej, jak to nazywasz, ciemności, to rodzaj takiej poczekalni, po prostu urodziłeś się i sprawdzimy. Czy widzisz ten wózeczek?
Masz świadomość i powiedz nam, czy jesteś tą duszą, która zginęła w tej katastrofie, będąc w ciele tego dzieciaczka? Jakiś głos mi podpowiada, że tak. A jeszcze mi się bardziej pokazał obraz tego dziecka w wózku. Tak. Wózek był czarny, taki jak jeszcze mniej więcej w latach 90. XX wieku. Tak. To biała wyjściówka i brązowe meble, a kiedy zobaczyłem te brązowe meble, to pierwsze co mi przyszło na myśl, to obecne życie. No i sprawa jest prosta i jasna. Czytamy dalej. Przejdziemy do zagadnień, które Cię w tej chwili interesują. Jeśli mogę dodać, proszę. Jeśli chodzi o... On co prawda był pracownikiem... Huty. Huty, a takim superwajzorem, ale on był synem właściciela, który się przyuczał, jakby miał przejść przez te szczeble kariery, żeby potem móc... prowadzić dalej tą firmę. Tak. Nie wiem, dlaczego teraz mi przyszło takie zdanie, synek tatusia. No, I on, jeśli chodzi o stosunek do wiary, to raczej traktował to jako zabobony. No i stąd ta ciemność, no, ale to nie znaczy, że... No, bo tej religii tam w ogóle nie było. Dobra. Lubię oglądać samoloty, choć mało się na nich znam. Miałem niedawno bardzo świadomy sen, w którym zobaczyłem kobietę i jakiś głos mi powiedział, że jest to moja żona, z którą ja zginąłem w katastrofie lotniczej, a teraz czuwa nade mną. Dobrze, ja teraz... Przepraszam, w tym momencie, kiedy pan przeczytał to zdanie, tak, to aby do skroni ktoś mi przyłożył palec z jednej i z drugiej strony mnie ściska. Do czego to skroni? Do skroni. Kiedy pan zapytał, zobaczy, kto że... tam ingeruje i w jakim celu? Ściska mnie dość silno. Wiesz co, ani to człowiek, ani to duch, nie wiem. Jakaś taka... Możesz go zobaczyć. Policzę ci do 3. Do 3 i zobaczysz go bardzo wyraźnie, tą istotę. 1, 2, 3, już. Jest to rodzaj takiego ciemnego ducha, który ma zdolność przekształcania przy postaciowo. Rozumiem. Zmiennokształtny. Tak, i wprowadza różne iluzje Krzysztofa. Pogadamy z nim. W pierwszym momencie właśnie też widziałam ręce tej kobiety, ale tak naprawdę to jest jakaś taka forma nadużycia. Dobrze. Iluzji. Zamrażamy czas w tym momencie. A tą istotę, tą zmiennokształtną, teraz odsuwa metr od Krzysztofa. Także możesz zobaczyć tą istotę w jej naturalnej postaci, przynależnej gatunkowi i tak dalej. Teraz zobacz, jak ona wygląda, ta istota. Co to jest? No to jest jakiś demon. No dobra, jesteś, przyglądałeś się. No, powiedz nam, jakie jest twoje imię? Nie główkuj za bardzo, tylko mów prosto i wyraźnie, bo i tak musimy się dowiedzieć. I tak jesteś w przestrzeni energetycznej Krzysztofa i musisz słuchać nas, bo my tutaj w jego imię.
po łacinie. A powiedz po łacinie, ja zapiszę później, sprawdzę co gadasz. Wolno i wyraźnie. No nie ociągaj się, nie ociągaj się. Może to ja tego nie łapię, co on nawija strasznie. A pieście trąca, jeśli już o to idzie, nie jest to istotne. Powiedz nam, od kiedy interesujesz się Krzysztofem? Przypominam, że jesteś w jego przestrzeni energetycznej. I musisz odpowiedzieć. On tego nie powie, ale ja widzę, że to jest od tamtego wcielenia, kiedy był ten wypadek. Ta kobieta ma z tym związek, tak jakby... poprzez tamtą istotę, kobietę, żonę, próbował bardzo silnie wpływać na jego życie, decyzje i miał taką moc kreacji i wpływania na niego. Dobrze, rozplączemy tą sytuację. Ja tutaj zapraszam tą kobietę, która zginęła razem z ówczesnym Krzysztofem w tej katastrofie lotniczej. Policzę do trzech. Jeśli... Ja wręcz żądam, żeby ona się tutaj zjawiła. Już. Nie wiem, czy to możliwe, czy ona... Głośniej. Nie mogę tego rozwikłać, bo tak wygląda, jakby w ogóle nie była człowiekiem nigdy. Jej dusza, tej dziewczyny, która zginęła, miała ciemne pochodzenie? Tak wygląda, jakby jak miała powiązanie z... Dobra, przyjmuję do wiadomości, niemniej pytam się Krzysztofa, chcesz to do końca rozsupłać? Chcesz się dowiedzieć szczegółów? Tak, ponieważ zaczyna się wiązać koniec z końcem. Okej. Przypomnij sobie imię tej dziewczyny z tamtego wcielenia poprzedniego. Pierwsze imię, jakim przyszło do głowy, to jest Izabel. Izabel. To była twoja żona, czy tylko jakaś kochanka? Kim ona była dla ciebie w tamtym wcieleniu? Tak jakby nie żona, ale narzeczona. Narzeczona. Może mieliśmy za niedługo brać ślub, ale byliśmy bardzo blisko ze sobą związani z życiem, zobowiązani. Tak. Izabelę, masz pecha albo szczęście, w zależności od tego, jak na to popatrzysz. Teraz wyjaśnić swoją sytuację, w której się znajduję. Ja cię tutaj wzywam do wyjaśnienia tych wszystkich zaszłości, to, co cię wiązało z Krzysztofem, teraz i w tamtym wcieleniu. Musisz przyjść, bo taka jest wola Krzysztofa. Im pan bardziej ją wzywa, tym bardziej mnie coś ściska w skroni. Będziesz to chwilę musiał jeszcze tego, z tym, że to nie jest groźne dla ciebie, bo ten czarny również. Ale, żeby rozciąć ten węzeł, ja zapraszam Archanioła Michała.
On sobie z nimi poradzi. Michał, jesteś? Tak, jest. Jeśli chcesz, to wyjaśnij nam, co to jest za para tych ciemnych. A jeśli jakoś nie masz ochoty, czy nie wypada, to po prostu weź i przepędź to towarzystwo. Teraz wyraźnie widzę, że poprzez nią działały takie ciemne siły, demony, jaszczury. No wiadomo, to była wyższa klasa społeczna w Stanach, no to oni przeważnie wszyscy mają takie koligacje z tymi ciemnymi. Co Michał tam z nimi wyprawia? Wiesz co, w tej chwili ona mi się pokazała. Widzę ją wyraźnie, jak ja po tym, jak powiedziałam, i tak jakby ona szukała pomocy. Masz okazję i możesz uwolnienia się. Możesz doznać tego uwolnienia. Zostań, Izabel, z nami, a Michał przepędzi tego twojego opiekuna z ciemnej strony. No, tam był nie jeden. Michał się da radę. Może Jerzy mu jeszcze pomoże. Sam się da radę. Na razie ona jest oczyszczona, ale już czuję wyraźną ulgę. A z tym czarnym Michał już skończył? Tak, jest w tej chwili kwestia przywrócenia jej świadomości. Okej, okay, nie będę się wtrącał. Michał to tam pozałatwia swoimi... Bo są jakoś rykoszetem. Ona chyba szukała u obecnego Krzysztofa pomocy. Tak. Bo wiedziała, że może mu pomóc. Krzysztofowi? Nie, on jej może pomóc, uwolnić się. No i to jest ta dzisiejsza sesja, to jest dla niej również. Stąd też takie poczucie, że ona się nim opiekuje, było wręcz przeciwnie. To znaczy Krzysztof się nią opiekował. Raczej tak. Nieświadomie, tak. Podtrzymywał ją jakby przy tamtym, przy tej świadomości istnienia, bo inaczej by została normalnie jakoś, nie wiem, roztarta na pył. Do tego stopnia nie wiem, w co ona się zamieszała, kim była tak naprawdę, ale to chyba bardzo długo się za nią ciągnęło. I trzeba kobiecie pomóc, choć to nie jest... A ciekawe, że ona jest w ogóle zakręcona. Ona już z poziomu tamtego życia wiedziała, że poprzez Krzysztofa będzie jakby znała przyszłość. Miała wgląd w to i tak albo przeczuwała, albo... To nie był przypadek, że oni wtedy zginęli i nie jest przypadkiem to, że to się dzisiaj dzieje. To tak jakby było wykreowane trochę.
A w każdym razie ona miała chyba wpływ na to wszystko. No i dusza Krzysztofa owszem też. Okej. Czy oni w obecnym wcieleniu Krzysztofa się spotkali jakoś fizycznie, czy ona ciągle jest... Nie, ona jest zupełnie jest, chyba że w jakimś aspekcie gdzieś tam, ale peryferyjny, nie wiem w ogóle. Dobrze, dobrze. Ja z nią porozmawiam, jeśli ona faktycznie chce się uwolnić z tej sytuacji, wyjaśnić do końca. Tam już ten proces trwa, także stąd ja to wszystko jakby przechodzi do mnie. Ale się zwracam do tej Izabel. Powiedz mi, jak się w tej chwili czujesz? Co się z tobą dzieje? Mówisz, że czuję się wreszcie uwolniona. Całkowicie i ostatecznie nie potrzebujesz już więcej, nie potrzebujesz już więcej pomocy z naszej strony? W tej chwili już nie. Dobra, no to niech cię twoje anioły prowadzą tam, gdzie jest twoje miejsce, a my lecimy dalej z sesją. Krzysztof, jak z tym uściskiem na skronie? Znacznie osłabły. Ale nie do końca? Tak, by zostało na zasadzie, aby blizny, siniaka, delikatnie odczuwalne. Zaraz to załatwimy. Magda, zobacz jak to wygląda w tej chwili na skroniach energetycznych. Są takie ciemne, puste miejsca, trzeba je wypełnić. No to już to załatwiamy. Dzieje się. A ty, Krzysztof, co się dzieje? Jak odczuwasz te uciski? Nie wiem, czy to dobrze porównam, ale na zasadzie jakiegoś dobrego zaszczyku, czyli wypełnienia od wewnątrz. Okej, i tak pozostanie. Okej, lecimy dalej. Tu muszę się... Przenosimy się teraz wszyscy do domu, gdzie mieszka ta rodzina. Bo tu jeszcze jest sprawa babci, tak? Tak. Ale to tak się za chwilę się wyjaśni. Krzysztof tu pisze tak. W moim domu były odprawiane modlitwy i poświęcenie, ponieważ po śmierci babci, Basi, czuliśmy niepokój i działy się dziwne rzeczy. Chciałbym się dowiedzieć, czy to nadal ktoś z nami jest, bo niektórzy czują się źle w tym domu i mają koszmary. Wchodzimy do tego domu. Magda, masz prawo do każdego kąta tego, czy tam jest jakaś zabłąkana dusza, która tam nie wie po co, ale próbuje zwrócić na siebie uwagę. Mam wrażenie, jakby były dwie kobiety. Karolinka i Basia. Głośniej proszę. Karolina i Barbara, ja też to czułam. To jest prababcia i babcia Krzysia. Tak? No, matka i córka. Tak. Oj, bidule, nie miał wam kto pomóc, co? I się plączecie tutaj na ziemi. Jeżeli mogę. Proszę. Jeżeli chodzi o moją prababcię Karolinę, przyszła do mnie kiedyś we śnie.
pokazała mi się na strychu. Prosiła o pomoc. Kiedy no ja jej wtedy powiedziałem, że założę mszę świętą w jej intencji, ona powiedziała, że nie. Ale ja mówię, nikt ci nie pomoże tak dobrze jak ksiądz. Wtedy mi powiedziała, że jesteś w błędzie, że ty możesz mi dużo więcej pomóc niż ksiądz. Choć niektórzy księża mogą. Ale ci, którzy mogą, to się z tym nie afiszują. Dobra. No, ksiądz nie ma tego, co te miłości. Tak. Dobra. Karolina, przyszedł czas twojego uwolnienia. Jesteś tutaj? Tak, jest. Słuchaj, no, powiedz nam mi, czy jakie wyrzuty sumienia cię jeszcze trapią? Co cię tam, wiesz, w sercu nie pozwala ci przejść na wyższy poziom świadomości? Mówiąc tego, co cię trapi, jeśli chodzi o sumienie? Skrzywdziłaś kogoś? Klątwę rzuciłaś, nie daj Boże? Wiesz co, mam wrażenie, że ona już jest bardzo słaba, jakby w ogóle nie ma pamięci. Jest taka zawieszona kompletnie. Całkiem do dupy, tak? Cała brecz. Nie ma w ogóle przepływu, nie wiem. Wszyscy skupcie się i prześlijcie, ja to robię, energię tej babci Karolinie, żeby mogła z nami porozmawiać. Żeby mogła tak jakby się wyspowiadać przed nami. Ona nabiera w tej chwili sił. Mówię, że popełniłam w życiu wiele błędów i nie zdążyła ich naprawić. Dobrze, ale masz teraz szczerą chęć to jakby poproszenia wszystkie te istoty, które skrzywdziłaś. Nie będziemy osobno każdego przypadku tego, ale tak hurtem to załatwimy. Chcesz je wszystkie przeprosić? Tych skrzywdzonych przez ciebie ludzi? Te dusze? Tak. No to ja teraz wszystkie te skrzywdzone dusze zapraszam tutaj przed tobą i zobacz je. One się wszystkie ustawiły w szeregu. I wyraź swoją skruchę i poproś je o wybaczenie. One też potrzebują pomocy i to wybaczenie będzie dla nich też uwolnieniem. I na pewno ci przebaczą, ale musisz to wyrazić szczerze. Poprosić o wybaczenie. Magda, co się dzieje? Ona teraz, te dwie kobiety, ta babcia, tak, Basia? Tak. Ona głównie między sobą rywalowały. Co robiły? Rywalkami były może. One między sobą w tej chwili rozmawiają. Dobrze, niech sobie wyjaśniają wzajemnie. Mam wrażenie, że śmierć Barbary ściągnął ją chyba w to miejsce, nie wiem o co chodzi. Ją, czyli Karolinę? Tak. Jakby, nie wiem, dla zemsty, nie. Baby. Babcia miała takie. Baby. Może byście już skończyły te swoje tam anse. Wyjaśnijcie sobie, nie musicie o tym gadać, ale wyjaśnijcie sobie nawzajem wasze pretensje, powybaczajcie sobie nawzajem. Tak jakby tam po prostu dalej sobie mieszkały i rywalizowały się, po prostu kłóciły, nie? Tak. Jak? O Jezu, czy wy sobie zdajecie sprawę, że utrudniacie życie mieszkańcom waszej rodzinie? Kto
Która tam jest bardziej wojownicza? Przepraszam, czy mogę? Tak. Tak jakby, kiedy pan komentuje to zachowanie, widziałem tak jakby tą moją prababcię bardziej poniżoną, a babcię Basię, tak jakby ją pan złapał za ramię, ona się odwróciła takim ścibskim wzrokiem, czego chcesz. Ona chce ci pomóc, moja droga, chce ci pomóc, ale jeśli nie jesteś gotowa... Tak jakby czuła, że albo ona była złośliwa, albo ktoś jej chciał na złość zrobić i ona się broni z tą złośliwością. Nie, ona ma jakieś pretensje po prostu do tej... Do tej swojej... Tak, a tamta się czuje winna. Tak jakby jest smutno, bo mam takie wrażenie, jest taka przygnębiona. Moje drogie baby, jeśli sobie nie wybaczycie swoich wzajemnych, powiedzmy, żali i pretensji, nie powybaczacie sobie nawzajem i samym sobie tego, jakie byłyście w życiu, to dalej będziecie tkwić w tym klinczu. Szkoda, że was przebędzę z tego domu. Będziecie wtedy musieli szukać gdzieś jakichś innych żywicieli, ale jeśli to nastąpi, no to może dojść do waszego rozpadu i nigdy już się nie odrodzicie. Będziecie tylko nawozem. Ja was nie chcę straszyć, ja tylko uświadamiam, co się ewentualnie z wami może stać. I mówię, wybaczcie sobie nawzajem i wybaczcie sobie, jakie byłyście za życia. I wtedy otworzy się dla was świetlista przyszłość. Oczywiście nie prosto do nieba pójdziecie, ale pójdziecie wyżej, bliżej nieba. Magda, zobacz, jak one się teraz zachowują. Przestały się kłócić i tak jakby zaczęły się zastanawiać. Ale ciekawe, bo też zobaczyłem obrazek pokrywający się mniej więcej właśnie z panią Magdą. Jakby nagle opuściły obie ręce, uspokoiła się sytuacja, popatrzyły tak jakby obie w górę. Tak właśnie zastanawiając się nad tym jakimś poziomem wyżej, co tam może być. Bo ja przywołałam Jezusa, żeby... I właśnie zobaczyłem światło delikatnie, jakby padało z góry w ich stronę. Jezus zmył się nad tymi babskami. Już skończą te swoje właśnie i wyniosą się z tego domu, żeby w tym domu zapanował spokój, cisza i miłość. Tak jak do tej pory zresztą, jeśli chodzi o miłość. Sawie, że tam, gdzie ewentualnie potrafią się podnieść. On chce doprowadzić do tego, żeby się pogodziły w tym momencie. No, bardzo dobrze. Jak widzą Jezusa, to na pewno będzie im łatwiej. Mam wrażenie, jakby zastanawiały się i właśnie ta babcia Basia, młodsza babcia, pyta się babci Karolinki, idziemy czy nie idziemy, co robimy? Idziemy z Jezusem czy nie? A możecie iść do czorta, jak chcecie. Tak by się zastanawiała babcia Basia, czy będzie to korzystniejsze od obecnej sytuacji, czy nie. Taka bardziej zacięta jest. Taka była. Strasznie zaparta. Taka była. Znaczy dowód. Ale ja ją kochałam zawsze. To jest moja teściowa, ta zaborcza taka. No. Ty. Chwyciła się za biodra, powiedziała, ty już przestań. Ja? I ją trzeba podnieść przede wszystkim do waszej świadomości. No, Jezus tam ma sposoby, nie ma czego. No to Jezus, nie ja. Czyli będę pchał między baby. Jeszcze dostanę pół bie. Ja tam tylko lekko ingeruję. Mam wrażenie, jakby oblizała palce, jak zawsze po cieście, a może jednak pójdę? Już
się uśmiechnęła. Ale cyrk. Zawsze tego była, że to widziałam. Miała taki swój gest, bo dużo piekła ciast właśnie. Bardzo pyszny zresztą. Właśnie oblizała palca i tak chwyciła się za biodra i kurczę, może jednak pójdę. I się uśmiechnęła. Ale w dalszym ciągu to jakby... A tam energia płynie razem. W jej stronę świadomości, także to... Ale tak jakby bardziej robi się pogodna na buzi. Metatronie, może ty tam pomożesz jeszcze. Jezusowi? Jezus nie potrzebuje pomocy. No. Ale może. Jak to mówią, gdzie diabeł nie może tam babę poślą. Metatron jest bezpłciowy. Nie, ja mówię o babci Basi. Ta mówi. Właśnie tam się śmiała, zawsze mnie straszyła. Bo jej się plątałaś po chacie, to co się dziwisz? No, tam pilnuje dziecka, wnuka. Zostaw życie żywym, a ty się zajmij sobą. Z tobą wyśle. Było do tej pory. Powoli się to zaczyna zmieniać. Ona się... tak jakby się rozpuszczała zupełnie. No to zostawimy Jezusowi ten kłopot. Ose z tym da radę, a my lecimy dalej. Ale Jezus się będzie musiał teraz tak jakby z świadomości swej rozdzielić, ponieważ tu jest pytanie do Niego. Krzysztof kiedyś w śnie zobaczył Cię i albo Ty, albo ktoś, kto się podtrzymał pod Ciebie, powiedział mu Krzysztofowi, żeby się uczył języka tureckiego. Wyjaśnij proszę, kto, a jeśli Ty, to dlaczego, tak jakbyś sugerował Krzysztofowi tą nauczkę tureckiego. To raczej nie Jezus robił. Nie. Dobrze. To na poprzedniej sesji, teraz sobie przypominam, ale... No. Co było w poprzedniej sesji? U mamy, tylko nie, ja nie pytałam pamiętam, się o to, co o to było. Pytanie. Ja się pytałam. I takie było ogólne. Aha, odpowiedź, ja wtedy nie dopuściłem, tak? Żeby sercem. No, sercem, tak. Nie wydaje mi się, żeby to Jezus, to raczej z podświadomości. Jeśli by to On był, to by się na pewno odezwał. Tak. Dlatego ja tutaj zapraszam póki co, wzywam tego Jegomościa, który dał takie fałszywe, może, przesłanie Krzysztofowi, żeby się uczył tureckiego. Zobacz go, który się tak zabawiał. Jaja se robił prawdopodobnie. Nie, raczej to wypływało z umysłu, z podświadomości Krzysztofa. Ja nie widzę tu żadnej istoty, żeby ingerowała. Dziwne. Moment. Muszę to rozgryźć do końca. Mi się pojawiło drzewo, tak jakby od spodu, korzenie. Tak jakby nie, czy... Ten język sięga jeszcze do jakichś dalszych moich korzeni, poprzednich żyć? Jest to możliwe, dlatego jeśli to, co sygnalizujesz, jest prawdą, to ja policzę od 5 do 1 i przeniesiemy się, jeśli była taka sytuacja, że żyłeś tam gdzieś w Turcji, to zobaczymy to wcielenie. 5, 4, 3, 2, 1. I już. Gdzieście się znaleźli? Pierwsze, co mi się pokazało, to piaskowe budynki. Może być. Biała kobieta z owiniętą, właśnie białą chustą na głowie. Muzułmanka. Z diamentem na czole.
No. I mężczyźni z takimi, to nie są korony, ale coś takiego, takie dziwne kopuły na głowach. Turbany. Chyba tak, no. Turbany. Turkey. Chcesz to tak jakby troszeczkę pozwiedzać tamten świat? Jak tam byłeś? Tamtą kulturę? Okazałem się nawet spodnie jak u Aladyna z takimi szerokimi nogami. Dobra, zapytam wprost. Kim tam jesteś w tej Turcji? Jakie nosisz imię? Samuel? Twoje imię Samuel, ale twoja pozycja społeczna. Kim byłeś? Jest to dla mnie zabawne, ale nie dlaczego bym przychodził na mnie, że księciem. Dlaczego zabawne? No bo bym nigdy w coś takiego może i nie uwierzył. No, ale ja byłem biskupem kiedyś. Ale widzę, się ale widzę się w postaci takiego właśnie mulata, czarne włosy i właśnie fioletowo-złotym stroju. Takim właśnie wyjątkowo dostojnym. A teraz popatrz tam, w tamtym życiu, w swoją duszę. Jak ona wygląda? Czy ona jest świetlista, czy ona jest jakaś taka dziurawa? Tam byli poważni ludzie, między innymi. Znaczy się, jeżeli moją duszę mogę opisać przez swoje zachowanie, jakie widzę. Tak. Strasznie wesołego, radosnego człowieka, zabawnego. Miałem poszanowanie wśród ludzi wielkie. Nie było żadnego gniewu, żadnej złości. Dużo zabawy i radości. Ile miałeś żon? Nie, dlaczego pierwsza odpowiedź do mnie dwie przyszło na myśl. Skromny byłeś. Albo chorowity. A ja mam odpowiedź, bo to przyszło na początku wizji, po co ten turecki, żeby jakby dowiedzieć się o swojej historii życia. Po to jest mu ten turecki. No, tak, no i doszliśmy do tego. Coś Cię jeszcze interesuje odnośnie tamtego wcielenia? Myślę, że wystarczy mi wiedzieć to, co wiem, że byłem jakimś wesołym, fajnym, szczęśliwym człowiekiem. I nie ma znaczenia, czy się jest muzułmaninem, czy katolikiem, czy jakimś innym Żydem. Wszystko jedno, byle być porządnym człowiekiem. Okej, lecimy dalej. Baby tam dalej stoją. Dalej się kłócą? Nie, stoją. Jakby się... Jezus ich nie zabrał wyżej? I jeszcze ciągle trwa transformacja. Jezu, ale babszy, upadł. Może ciasto wstawiłeś, się boi, że się spali. Są uparte. Kochane moje babcie. Ile ona nie żyje? Babcia Basia? 3 lata. 3 lata pięciona. No, to ma prawo jeszcze. Ta ma prawo. To się jej wydaje, że ma prawo. W każdym razie, jeśli jeszcze byś miała ochotę pozostać na tym poziomie, na którym jesteś, a to jest bardzo niziutki poziom, to będziesz mogła być, natomiast żadnych oddziaływań fizycznych ani psychicznych na mieszkańcach tego domu. Ja mam w tej chwili wreszcie zdecydowała, że chcę odejść. No. Powiedziała. Niech Ci Bóg da dużo światła. Dobrze. Czy mogę coś zapytać? Tak. Czy można zaglądnąć w nasz dom, bo obraz babci mi się cały czas pokazywał u nas na poddaszu. Tak. Natomiast coś mnie ciągnie, ciekawi w piwnicy. Dziadek obecny nieżyjący i pradziadek prowadzili ubój bydła. Tak. I jako dziecko miałem wiele koszmarów związanych z piwnicą. Tak. I dalej tam nikt z nas się nie czuje komfortowo. Ja sam po prostu tam nie lubię przebywać. Tak. W nocy nie zejdę, nie ma możliwości. Czy jest możliwość, by tam zaglądać, czy coś tam nie siedzi złego? Jest taka możliwość i najprawdopodobniej te mordowane, zabijane
zwierzęta. Bydło, trzoda, jeszcze się tam plącz. No jest tam ciemno, już takie traumy. Ja się zwracam do wszystkich tych bydlątek. To są świadome istoty, one mnie słyszą w tej chwili. Kochane, musicie to jakby zrozumieć swoją sytuację. Jesteście, byłyście tylko ogniwem pokarmowym w całym tym ogniwie, w całym tym łańcuchu pokarmowym. I między innymi taką rolę miałyście do spełnienia. Przykrą, paskudną, ale niestety tak było. Ale teraz czas, ażeby przejść na pastwiska niebieskie. I teraz ładnie, jak po sznureczku, wszystkie wasze dusze opuszczają to miejsce. Opuszczają się i przesuwają się na świetliste łąki pańskie. I z radością opuszczacie to miejsce. Magda, opisz, jak one to tam się zachowują teraz. Odchodzą. Odchodzą. Tak. Będzie spokój. Okej. Nie wiem, czy poruszyliśmy kolejny temat dla kogoś niewygodny, ale powróciły uciski na skroni. Jo! Który tam znowu? Ale zobacz, co tam się dzieje. Czy tam jakiś ciemny, który między innymi w tej piwnicy się tam rozkoszował? Jeszcze gdzieś tutaj się przyplątał? Został jeszcze? No tak. No to mój drogi, ja będę się z tobą bawił. Michał, co załatwi szybko. Michale, przepędź go ostatecznie. A jak się będzie upierał, to zrób z nim co chcesz. W każdym razie musi odejść. No. Odpuszczam ucisk. Okej. Michał sobie z nią dał radę. Dobra. Jest tu jeszcze taki... Ja to przeczytam, zobaczymy. W ostatnim śnie zobaczyłem Cię do Jezusa się zwracać. W białej szacie z dwoma promieniami wychodzącymi z serca w kolorze czerwonym niebieskim, bardzo podobne jak na obrazie Jezu, ufam Tobie. Jak wiesz, wiele razy prosiłem Cię, abyś pozwolił mi być Twoim rycerzem i bronić Twojej chwały, a także przeżyć to życie jak ojciec Pio. Jezu, skomentuj to i powiedz Krzysztofowi coś na ten temat, niech chłop się ucieszy. Ja tylko usłyszałam, masz swoją drogę i nie idź po śladach innych. To się odnosi Pio. Nie przejmuj się, co Pio i jak to on tam przeżywał, tylko już wiesz wszystko prawie na temat, jak należy żyć. Bo Jezus, będąc tutaj na ziemi, wszystko powiedział, a w tej chwili przypominam duszewnie, co i jak. Okej, dziękujemy Ci, Jezu. Teraz jest sprawa stanu zdrowia Krzysztofa, zdrowia fizycznego. Mój stan zdrowia jest średni. Mam nadciśnienie, miewam bóle barków, szyi, kręgosłupa, głowy i cierpną mi ręce oraz nogi. Czy mają na to wpływ jakieś złe energie? Jeśli tak, to chcę się ich pozbyć. Magda, skan energetyczny. Na pewno miało wpływ to, co tam było poprzez tamto, co oczyszczyliśmy, związane z tą kobietą narzeczoną z wcześniejszego życia. Bo one się gdzieś tam trzymały właśnie w górnej części głowa, szyja, plecy. Czyli nie było tam żadnej duszy przyczepionej, bo tutaj jest ta jakby tego... Znaczy, no ta kobieta, tak? Aha, ona tutaj i była razem na plecy. Z tymi... Izabel. No ale to oczyściliśmy już. Tak.
Zobaczę jeszcze co. Cierpną i ręce oraz nogi. Też to? Coś tam jeszcze jest. Mówię po stronie energetycznej, ezoterycznej. Pod kolan w dół widzę takie ciemne pola. Czekam na informację, tak. Co to jest. Ważne, żeby się dowiedzieć kto i dlaczego to tam coś. Mam wrażenie, że to też jest jakiś tam odprysk tego wcześniejszego życia, że to była pierwsza informacja, że to są... Skutki tego uderzenia o ziemię? Tak, obrażeń, które wtedy... które było, są... przeszło. Nie ma. Tu popatrz tak teraz ogólnie na porównaj matrycę boską całego organizmu biologicznego Krzysztofa z obecnym stanem jego organizmu. W obszarze brzucha takie mam zamartwianie się ogromne. Jakiś taki lęk wynikający z odpowiedzialności, jaką na siebie wziął. Rozumiem, poczekaj, przerwa. Krzysztof. Zgadza się co do joty. To teraz swoimi rękami energetycznymi ten strach i te obawy wyciągnij ze swojego brzucha. Wyciągnij to i wrzuć do słońca. Słońce to spali i nie będzie śladu. Zrób to. Zrobiłem. Okej, jak się poczułeś? Lżej. No. Dobrze. Dalej patrz, co tam jeszcze? Lęk przed stratą, takie zagrożenie. Wszystko to wyciągaj i wyrzucaj. Zaspokojeniem potrzeb materialnych. Nie wiem, czy jakiś kredyt. A Jezus kiedyś mówił, czy ja wam nie mówiłem, że niczego wam nie zabraknie? I dlaczego nie ufasz Jezusowi? Ale to by się zgadzało. Jestem jedynym żywicielem w rodzinie. I nie ma się zobowiązania mamy swoje i często się martwię, a tak by począł teraz chłód na lewej dłoni. Nie wiem, czy bym ktoś rękę przyłożył, ale... Zobacz na to. A to takie jakby przyłożył na pocieszenie, że będzie dobrze. No widzisz. Natomiast fakt, że się martwię właśnie, żeby mi jutro pracy nie brakło. Bo nie mam pomysłu, co się wtedy dalej stanie. Te obawy ofiaruj Jezusowi, Chrystusowi. A on zrobi z tym to, co będzie dla ciebie najkorzystniejsze, jeśli chodzi o twoją świadomość i o twoją duszę. A jeśli przyjdą, nie daj Boże, jakieś tam trudności, to Jezus i tak to pozałatwia. Poza tym, nie wiem, też jest, że nie ma się co martwić na zapas sytuacji, które w ogóle mogą nie mieć miejsca. Poza tym, początkowo sytuacje, które wydają ci się z tej pozycji, w której jesteś negatywne, mogą wiązać się z czymś dużo korzystniejszym dla ciebie i rozwinięciem. To co przed chwilą powiedzieć? Więc nie warto się lękać, bo ściągasz na siebie samospełniające się przepowiednie. Ufaj sobie i temu, że z taką lekkością, łatwością osiągniesz każdy cel, który sobie wyznaczysz. Nie warto sobie zaprzątać głowy. Ba, jeszcze ludzie będziesz nauczały, jak powinni żyć. Dobrze, uważam, że wyczerpaliśmy tematy, chyba że komuś jeszcze coś tam
O Alanka my się mieli zapytać, bo go boli buleczka. Alanka. Chciałem zapytać o syna mojego. Ma 6 lat. Tak. I miewa bóle głowy. Czy jest to spowodowane nadmierną grą na telewizorze i telefonie komórkowym? Czy ma wpływ na to jeszcze ktoś inny, ponieważ wspomniał, że na parterze, gdzie jest moja i żony sypialnia, boi się spać, a to czuje się... Prababcie. Te dusze też, na pewno te energie domowe. Ale popatrz na to uzależnienie już w tym wieku od tych gier. No na pewno to trzeba ograniczyć, bo to też w jakiś sposób ma negatywny wpływ. Nie to, żeby zabraniać tak twardo, ale zająć go czymś innym. Ograniczyć. Zająć go czymś innym, zainteresować czymś bardziej... Bo tam, jeśli mogę, przez te programy wszelkie też... Ciemne byty mają. Ciemne byty. Gwiazd. One są tak pomyślane, że po prostu uzależniają, ale też przejmują kontrolę nad życiem ludzi. No. Co to było z tym? To na jego wola w tej właśnie tego. Na jego wola, tak. A czyli tośmy wyjaśnili, tak? Nie wiem, czy Krzysiu chce coś. Dobra, weź go jeszcze, Krzysztof, razem się pod kąpiel energetyczną. A tego małego też mogę? Oczywiście. Oczywiście. Jak ma na imię Alan? Alan. Nie było nic, a teraz Krzysztof. Powiedz, gdzie jesteś, co się dzieje? Zobaczyłem tam właśnie buźkę Alana wyłaniającą się w jakiejś jaskini, taką uśmiechniętą. No, a z wami razem, co się dzieje w tej chwili? Magda was gdzieś zaciągnęła. Tak mam wrażenie właśnie, że jakby wyskoczył jakby w jakiejś takiej jaskini, uśmiechnął się. Ja wyciągnąłem do niego rękę i tak by chciałem, żeby poszedł ze mną w jakąś stronę. No to idziecie z Magdą. I gdzie was Magda zakludziła? Widzę jaskinię i dużo wilgoci. Tak by woda była w tej jaskini. Jakieś źródło. Może być źródło. I wychodzimy z tej jaskini. Taka fajna, ładna amazonka dżungla. I krystalicznie czysta woda spadająca ze skały z góry. I o to chodzi. To jest wodospad energetyczny, który do reszty oczyści ciebie i twojego synka z wszelkich dolegliwości, które jeszcze brudów, i to psychicznych, i energetycznych, i fizycznych. Dom też wsadziłam. Co? Dom też wsadziłam. Pod wodospad? Mhm. O Jezu. Ale pokazała mi się jako taka miniaturka tego domu. Wiadomo, że tak, to jest tylko obrazowanie. Działanie tej energii jest w każdym miejscu. Okej, okay. Dobra, bądźcie tam chwilę i poczujcie, jak się oczyszczacie. Można to zobaczyć tak jakby, jak ten wodospad z tą energią tak pięknie spada na was z góry i ta energia przepływając przez wszystkie wasze ciała wchodzi w ziemię, wypływa przez stopy do ziemi. Jeśli kolor tej energii z góry jest taki sam, jak wypływa, to jest koniec oczyszczania. Jesteście czyściutcy, chyba że znowu po kolei... Tak to fajnie mi się przedstawiło, żeby stanąłem właśnie z Alanem i z tym domem pod źródłem tej wody. Tak. I tak by ta woda nas przeszywała, nie tyle nas oblewała z zewnątrz, tak, przez ale wszystkie ciała. Przeszywała przez wewnątrz i przez chwilę tak jakby z tej jaskini staliśmy na takim jakby ala balkonie. A pod spodem było widać tą wodę, która wychodziła z nas, tak. I na początku była koloru takiej ciemnej gleby. Tak. No i teraz z biegiem czasu tak jakby to jaśnieje się, robi taka bardziej piaszczysta, żółta. Taka lekko mętna jest. To ten proces będzie trwał aż do zupełnego wyczyszczenia was.
teraz taki sam kolor wody wpływa w nas i wypływa. I o to chodzi. A, chcesz ze mną porozmawiać? Ja z Kiarę z tobą porozmawiać. Przyszło mi takie zdanie, no weź przestań. Nie bój się, nie będę cię szkolił, ale po prostu ci poradzę, że po tej bytności z ojcem, pod tym wodospadem, twoja nadmierna chęć grania na tym komputerze, w te gry, na tym telefonie, będzie od ciebie odchodzić, a ty będziesz się czuł coraz lepiej z tego powodu, że już po prostu jest ci to obojętne. Czasami sobie zagrasz, ale przeważnie zajmie się czymś jakimś takim też czynniejszym dla ciebie, zgoda? Alan. W trakcie zadawania pytania, to jakby zobaczyłem jego buzię taką zamartwioną i tak się pyta, czemu? Czemu? Ale później tak. Bo człowiek sobie... nie po to się rodzi, żeby grać całe życie. Chodzi. Ale później tak jakby sobie uświadomił i tak jakby poddał się temu i powiedział, no dobra. Już będę mnie. Cieszę się, że tak postanowiłeś i życzę ci, żebyś wytrwał w tym postanowieniu. Dobra, wychodzicie spod tego. Dziękujemy wszystkim, którzy nas tutaj odwiedzali i pomagali. Oczywiście nie muszę mówić, że głównym bohaterem dzisiejszym był Jezus Chrystus, no ale również archaniołowie, którzy nam pomagali. Z ciemnymi pożegnaliśmy się na zawsze. Odcięliśmy tą rodzinę od tych ciemnych i tak pozostanie. Amen. Wyłączę kamerę i was wybudzę.